owoce. Czy tylko można je jeść po treningu, czy jeżeli w innych posiłkach są one uwzględnione, to jaki powinny stosunek stanowić, a czy może całą pulę węglowodanów w posiłku, czy jak do nich podejść? Owoce po części, ja mam do nich taką trochę słabość, dlatego że przez długi czas zajmowałem się odczarowywaniem tych owoców, czasami również na takich konferencjach, które były poświęcone żywieniu, bo owoce rzeczywiście, ja powiem w ten sposób, jak coś jest słodkie, zawiera cukry proste, a zwłaszcza fruktozę, no to wiadomo, że coś musi być z tym produktem nie tak. W praktyce okazuje się, że owoce mają zdecydowanie więcej walorów niż wad, a wady są zupełnie inne niż mogłoby się wydawać. W 2016 roku pojawiła się taka metaanaliza, czyli taki przegląd literatury, badań naukowych i interwencyjnych, gdzie ludzi karmiono mniejszą, większą dawką owoców i obserwacyjnych, gdzie sprawdzano na dużych grupach wzorce spożycia. Mało owoców, średnio, dużo. Wiadomo, że arbitralnie ubrano, ile to jest mało, dużo, średnio, ale okazało się, że średnie i wysokie spożycie owoców wiąże się z niższym BMI, przy czym raczej nie traktowałem tego BMI jako masy mięśniowej, tylko raczej jako wykładnika dla tkanki tłuszczowej, bo chodziło o ogół populacji, niż niskie spożycie owoców. I teraz można powiedzieć, jak to się dzieje? Przecież zawierają cukry proste, przecież są słodkie, można ich zjeść dużo. Ja osobiście uważam, że kluczowym czynnikiem jest to, że one stanowią może nie tyle substytut, bo to byłoby za dużo powiedziane, co taką namiastkę słodyczy. I osoby, które jedzą więcej owoców, często może jedzą słodycze, ale szybciej sobie odpuszczają, albo mniej razy w ciągu dnia po nie sięgają, i to jest taką pewną korzyścią dla sylwetki i dla zdrowia. Poza tym owoce zawierają spore, znaczy spore, no całkiem przyzwoite ilości włókna pokarmowego, czyli błonnika. Często jest to błonnik z przewagą frakcji rozpuszczalnych w wodzie, czyli tych, które dożywiają naszą mikrobiotę jelitową. Trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi o błonnik, to nie wystarczy dostarczać błonnik z płatków owsianych. Im bardziej różnorodne źródła błonnika, tym bardziej różnorodna mikrobiota. Niektóre drobnoustroje bytujące w naszym przewodzie pokarmowym wybierają sobie galaktooligosacharydy, czy takie frakcje błonnika, inne fruktooligosacharydy. One mają różne preferencje i warto, żeby ten błonnik był zdywersyfikowany, i spożywanie i produktów pełnoziarnistych, i warzyw, i owoców daje takie spektrum możliwości. Owoce dostarczają też sporo potasu, bardzo często, pewne ilości witaminy C, no nie wszystkie, ale pewna część owoców też. Niektóre zawierają też trochę kwasu foliowego, no i związki takie fitoodżywcze, jak chociażby flawonoidy, o bardzo ciekawych właściwościach. Niektóre, co prawda, mogą wpływać na metabolizm farmaceutyków, to powinny również pamiętać o tym osoby przyjmujące środki jakieś tam niedozwolone, zwłaszcza owoce cytrusowe, a zwłaszcza grejpfruty zawierają naryngginę, bergamotynę, które rzeczywiście mogą w tej materii trochę namieszać. Ale generalnie to do zasady owoce stanowią ciekawą namiastkę czegoś, co jest słodkie. I ja osobiście uważam, mogę się mylić, ale mam w tej materii swoje obserwacje, że większą słabość do słodkiego smaku mają kobiety niż mężczyźni. Ja bardzo często w dietach kobiet uwzględniam owoce w każdym posiłku. I to jest po części odpowiedź na twoje pytanie, czy można tylko po treningu? Można jeść o każdej porze. Kiedyś uważano w niektórych takich konserwatywnych jakby grupach, że tylko do 12, później, że do 13. Jak masz, nie wiem, czy masz dzieci, musisz pamiętać, żeby zawołać: wejdź czeleśni, 13, w tej chwili odłóż to jabłko. Można jeść naprawdę, tak naprawdę o każdej porze. Fruktoza ma tyleż wad, co zalet. Oczywiście są pewne badania, które pokazują, że nadmierna konsumpcja fruktozy może być problematyczna, ale są badania, które pokazują, że nadmierna konsumpcja glukozy też może być problematyczna, bo w ogóle przekraczanie bilansu energetycznego, zwłaszcza jeśli jest średnio aktywną osobą, jest najczęściej źródłem problemu. Poza tym te badania, w których okazywało się, że fruktoza jest problematyczna, to nie były badania, w których podawano owoce. To nawet nie były badania, gdzie podawano soki owocowe, tylko podawano najczęściej fruktozę albo sacharozę, czyli cukier stołowy lub syrop glukozowo-fruktozowy. Wszystkie te są źródłem fruktozy i wtedy był problem. Natomiast jak wprowadzano owoce do diety, to raczej parametry zdrowotne się poprawiały niż pogarszały. Są też badania, które pokazują, że wysoka konsumpcja lub średnia konsumpcja owoców w porównaniu do niskiej chroni albo zmniejsza ryzyko rozwoju cukrzycy typu drugiego, co jakby zadaje kłam tym różnego rodzaju twierdzeniom, że owoce to jest zło wcielone, bo zawierają fruktozę i mogą doprowadzić do insulinooporności, która poprzedza stan cukrzycowy, a później cukrzycę. Co ciekawe, za szczególnie korzystne okazały się te owoce, które są albo jagodowe, albo wysoko fruktozowe. Więc owoce należałoby trochę odczarować, nie bać ich przede wszystkim. Ja już słyszałem, ty jesz owoce, tyle owoców, nie boisz się cukrzycy. I to była osoba, która, nie wiem, wpieprzała szarlotkę albo batonika grzeszka, czy coś w tym stylu. To już jest jakby pomylenie zupełne priorytetów. Natomiast wspomniałem o pewnych wadach owoców, jakie one są. Niektóre owoce zaliczane są do produktów zawierających składniki łatwo fermentujące, czyli FODMAPS.
Przypominam tylko tak, nomen omen, jeżeli chodzi o chemię, że w żołądku nic nie ma prawa fermentować, bo to jest za niskie pH. Natomiast w jelitach te przemiany fermentacyjne zachodzą, ale niekoniecznie są złe. One zachodzą z udziałem mikrobioty jelitowej. Natomiast u niektórych osób mogą nasilać dolegliwości żołądkowo-jelitowe, przede wszystkim jelitowe. U osób zespołem jelita drażliwego, u osób z SIBO, niekiedy również nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit, wysokie spożycie produktów łatwo fermentujących, do których zaliczamy przede wszystkim owoce wysokofruktozowe, takie jak jabłka chociażby, tak, i zawierające duże ilości polioli, czyli na przykład śliwki, no ale też wiśnie, czereśnie też będą źródłem problemów, mogą powodować biegunki lub zdęcia. No ale trzeba pamiętać, że też produktami wysoko fermentującymi są chociażby niektóre produkty pełnoziarniste, zwłaszcza pełnoziarniste żyto i pełnoziarnista pszenica, strączki, batony białkowe, te, które zawierają mannitol, maltitol, schłodzone bez cukru. To wiadomo, że jak ktoś zje dwa, to musi przyspieszyć kroku tam, gdzie król piechotą o to chodzi. Więc najczęściej tak ta sytuacja wygląda. Więc owoce nie są w tej materii unikalne, ale faktycznie u osób z zaburzeniami czynnościowymi pracy przewodu pokarmowego one mogą być źródłem problemów. Tak? I niekiedy uporczywych problemów. Więc to trzeba wziąć pod uwagę, ale nie wszystkie owoce takie są. Na szczęście są takie, które są dobrze tolerowane. Tak, no ja jestem tutaj dobrym przykładem, bo przecież mam, nawet tutaj było widać, o jeszcze chyba pentaza, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, i ja jak zjem dosłownie jabłka, to od razu czuję, że no gdzieś brzuch na bok wyskakuje, no po prostu źle się czuję, i odkąd gdzieś tam poszedłem w suplementację, później rano wstaję, już tak patrzę na tą kartkę, kurde, 20 supli z rana, i wyeliminowałem zdecydowaną większość, 70%, a właśnie zacząłem się posługiwać dietą właśnie z zawartością niskich tych produktów, które fermentują. I no jest od 5-6 miesięcy nic nie ma, tej suplementacji nie stosuję, jest okej. I właśnie tak jak tutaj mówisz, no trzeba na sobie przetestować, co przede wszystkim możemy, a nie możemy, bo każdy jest inny. To prawda. No warto korzystać z pewnych takich wzorców, które zostały już na przykład kogoś przetestowane, ale finalnie, tak jak powiedziałeś, trzeba przetestować na sobie, bo jeżeli chodzi o kwestię tolerancji składników łatwo fermentujących, naprawdę mi czasami trudno znaleźć klucz do tego, bo są osoby, które jedzą te śliwki, zjedzą ich dużo i nic im nie jest, mają spójkę drażliwego, tak, wielki problem, a sobie zjedzą kromkę chleba pełnoziarnistego na zakwasie i się okazuje, że mają wzdęcia przez dwa dni, albo zjedzą na przykład płatki owsiane, które rzeczywiście są, mogą być produktem wzdymającym dla niektórych osób, chociaż klasyfikowane są jako niski FODMAP, to prawda do 50 gramów, bo to też jest taki podział, trochę bym powiedział arbitralny, że te punkty odcięcia są na jakichś tam wartościach, które trzeba było gdzieś tam przyjąć, żeby wszystkiego nie zdyskwalifikować, ale okazuje się, że produkty, które ja obstawiał tak wyjściowo, że będą problematyczne, nie są, a te, które ja uwzględniłem w diecie, są. To no się do tego przyznaję, że zdarzają się takie sytuacje. I dietę, jak to mówię, że trzeba skalibrować w tym momencie. Ale ja znam takie osoby, co mają ten problem, to po prostu nie idą w stronę, żeby załagodzić, znaleźć przyczynę, tylko wstają rano i to mówię poważnie, 5 razy NOSPA, espumisan max co półtorej, dwie godziny i od rana do wieczora. Ale no. Tak, czasami też na poziomie suplementów typu probiotyki jest dokładane. Ja już naprawdę współpracowałem z osobami, które już miały taki zestaw, że ja wiedziałem, że jak mówiłem, że odpiszę jutro, to stwierdziłem, że muszę się z tym zapoznać i odpisywałem pojutrze, bo naprawdę było dużo środków i ja musiałem się zastanowić, jakie są w ogóle interakcje między nimi, a czasami jakie dane zioła mają właściwości, bo ja się z nimi nie spotykałem i okazywało się, że lista, mówię całkiem serio, była kiedyś taka sytuacja, zgłosiła się do mnie kobieta, która miała uporczywe biegunki i miała suplementów, na które miesięcznie wydawała 3000 zł, to trochę jest, ja nikomu w portfel nie zaglądam, ale przy kodach rabatowych, różnych rzeczy, no się jest takim odbiorcą, no to sorry. Ja jej zabrałem wszystko i zostawiłem tylko witaminę D i był bardzo zdziwiony, że ja to zabieram, że jak nawet probiotyk, nawet kwas masłowy, mówię, na tę chwilę trzeba zabrać wszystko. I problemy minęły. Znaczy chodzi mi o to, że zabranie suplementów spowodowało, że te problemy przestały występować. Ja pytałem się, czy jest zainteresowana tym, żeby włączać te suplementy i sprawdzić, co jej szkodzi. Powiedziała, że nie. Że ona to odda innym te suplementy, że ona się cieszy, że w razie czego ona się do mnie odezwie, czy ma mi przelać jakby drugi hajs za to, za umówioną współpracę, bo ona pracowała z różnymi ludźmi i mówi, że rzeczywiście problemy się nasilały wraz z rozbudową suplementacji, no ale coraz to ktoś, zawsze się znalazł ktoś, kto polecił coś ekstra, co jeszcze można było dorzucić, a nikt, kto by zabrał tego, czego jest tak naprawdę za dużo. No a jak ktoś ma
z suplementów ileś tych garści, to już to te kapsułki do bilansu kalorycznego wliczać, bo to nie wiadomo, no tak. Jaka jest tego wypadkowa, nie? Że jest taki Rubikon, który jak się przekroczy, no to trzeba najpierw zabierać czy dodawać dodatkowe wynalazki. Nie ma co popadać w skrajne przede wszystkim. Ja widzę takie zjawisko, zwłaszcza u kulturystów, bo kulturyści wiadomo, wszyscy chcą mieć dopięte. I rano po przebudzeniu niektórzy piją wodę z aminokwasami, niektórzy woda z solą, niektórzy woda z cytryną. Jakie połączenie jest najlepsze? Czy po prostu samą wodę pić? Czy istnieje jakiś taki, po takiej nocy najlepszy stak, żeby szybko uzupełnić te elektrolity? Generalnie i w ogóle wody... jeszcze jedno pytanie, przepraszam. Też widziałem kiedyś, że woda z cytryną po przebudzeniu szkodzi. Czy to jest mit? To też. Znaczy, to już ktoś chyba był trochę złośliwy, bo czasami jest tak, że jeżeli się lasuje jakieś rozwiązanie, które nie jest jakieś super prozdrowotne, ale jako takie, które prozdrowotne jest, to zawsze się znajdzie ktoś, kto na zasadzie kontrapunktu powie, znajdzie jakąś wadę tego rozwiązania, powie, a nie, to ci wręcz może zaszkodzić. No i to zazwyczaj jest tak, że jak się w ogóle lasuje jakiś produkt generalnie jako super prozdrowotny i się trochę przesadzi, to zawsze się znajdzie ktoś, kto to sprowadzi na ziemię, ale z hukiem i czasami celnie, ale też się robi, to jest na zasadzie wahadła, robi się mit i mit, który obala mit, ale to jest kolejnym mitem. Tak naprawdę no możliwe, że są osoby, możliwe, że jacyś dietetycy, trenerzy lub naturopaci, którzy powiedzą, a Tadeusz, nie znasz się, bo nie wiedziałeś o czymś. Możliwe, że o czymś nie wiem, ale ja nie znajduję jakiegoś specjalnej istotnej korzyści. Ja słyszałem różne argumenty, ale one do mnie nie przemawiają, że woda z cytryną niesie ze sobą jakieś unikalne korzyści, tak? Jeżeli chodzi o to, w porównaniu do tego, jakbyśmy wypili wodę bez dodatku do wciśniętej cytryny. No, może skutecznie gasi pragnienie, może dostarcza symbolicznej ilości witaminy C, ale to jest naprawdę ilość symboliczna, bo cytryna z super obfitym źródłem jej nie jest i poza tym ich nie wciska całej cytryny, najczęściej ani dwóch. Trudno powiedzieć, czy to na pewno nie oczyszcza organizmu z toksyn. Na tego typu właściwości bym nie liczył. Czy może mieć jakieś wady? No, trzeba pamiętać, że duża dawka kwasów organicznych no, będzie negatywnie wpływała na szkliwo, więc jeżeli ktoś przepłucza takie usta taką wodą, pójdzie tą szczotką jeszcze, to możliwe, że doprowadzi do jakichś mikrouszkodzeń szkliwa albo stworzy warunki, które nie są specjalnie sprzyjające. Ale czy to jest coś, co by dyskwalifikowało ten napój? Raczej nie. Czy w zamian są jakieś benefity wypływające z konsumpcji właśnie takiego, a nie innego napoju? Może jest w tym jakiś rytuał. Znaczy, niektóre z praktyki mają charakter rytualny i symboliczny. Ja, to może nie jest super dobre porównanie, ale jest w tym też pewien rytuał. Na przykład, jak ktoś przestaje słodzić herbatę, to zastanówmy się, jak pił jedną herbatę w ciągu dnia albo jedną kawę i słodził jedną łyżeczkę i przestał, to w bilansie dużej różnicy nie ma. Ale jest to takie symboliczne przejście na drugą stronę mocy. Jeżeli to picie wody z cytryną poranną uchodzi za jakiś taki rytuał, który przybliża nas do zdrowej diety, do zdrowego trybu życia, to ja bym tego nie zakazywał. Znaczy, jak ktoś do mnie mówi, że pije takie coś, to powiem, dobrze, proszę pić dalej. Natomiast jak ktoś mnie zapyta, no, ale czy mogę liczyć na to, że to oczyści mi tam, nie wiem, złogi żółciowe, jakieś inne problemy rozwiążę, to mówię, że no, raczej bym na to nie liczył, że to jest po prostu taki symboliczny zabieg, który powoduje, że woda jest trochę smaczniejsza, odrobinę bardziej wartościowa, ale na cuda w związku z tym no, na pewno nie liczył. Nie ma co liczyć. Woda jest okej. Jeżeli jest, mówię, że nie ma co liczyć na nie wiadomo jakie tam efekty. Jeżeli jesteśmy przy wodzie, woda gazowana niezdrowa jest, czy można ją pić? Mówi się czasami, że należy ograniczać picie gazowanych napojów, ale to raczej chodzi o te, które są źródłem cukru stołowego, syropu glukozowo-fruktozowego, etanolu. To tak. Natomiast jeżeli chodzi o wodę gazowaną, to na dobrą sprawę obecność dwutlenku węgla nie powoduje, że ta woda ma jakieś negatywne właściwości. Wręcz człowiek często czuje się wzdęty, tak? Po takiej wodzie. To prawda, więc jeżeli ktoś ma problemy z przewodem pokarmowym, zwłaszcza chorobę wrzodową, żołądka, no to rzeczywiście będzie drażniące, zwłaszcza jeśli jest to woda wysoko nasycona. Czasami zdarzają się tego typu problemy z piciem dużej ilości wody łapczywie, plus jeszcze taką tendencją do tego, żeby powietrze nie było odprowadzane w górę, tylko w dół, że pojawiają się wzdęcia takie realne, które rzeczywiście dotyczą sfery jelitowej i one mogą być no źródłem pewnego dyskomfortu, nic przyjemnego, ani też nic zdrowego. Jeżeli doświadcza się tego typu konsekwencji, no to oczywiście należy kupować wodę albo nisko nasyconą, to jest często wystarczające, albo zupełnie niegazowaną. Natomiast ja dopowiem taką ciekawostkę, że woda gazowana, co ma znaczenie przede wszystkim latem,
dłużej utrzymuje czystość mikrobiologiczną. W wodzie też mogą się zalęgnąć drobne ustroje, które mogą nam zrobić jakąś krzywdę, czego byśmy się nie spodziewali. Zwłaszcza, że jak pijemy z butelki, to tam się pojawia pewna ilość śliny. Śliny to są składniki białkowe, które stanowią pożywkę dla niektórych drobnoustrojów i mogą się pojawić, mało kto się zatruł wodą, tak? Pod naszą szerokością geograficzną, butelkowaną, ale mimo wszystko jest to jakiś kamyczek do ogródka na rzecz picia wody gazowanej, zwłaszcza latem, i czasami w przypadku niektórych osób lepiej gasi pragnienie. Podczas aktywności fizycznej piłbym raczej napoje nisko nasycone lub najlepiej w ogóle niegazowane, albo taką symboliczną ilością dwutlenku węgla, natomiast po pozostałych porach dnia jak najbardziej można pić wodę gazowaną. No wiadomo, że do zrobienia odżywki się nie nadaje. No nie, raczej. Chyba że ktoś ma takie preferencje, to jak najbardziej. A picie? Picie podczas posiłków? Picie podczas posiłków, ja czasami spotykam się z takim argumentem, że nie powinno się pić podczas posiłków, dlatego że rozcieńcza się soki żołądkowe i nie dochodzi do wystarczająco efektywnego trawienia. Tak naprawdę, biorąc pod uwagę to, jak się zachowuje pokarm stały i płynny w obrębie naszego żołądka, nie jest argument, który można byłoby wziąć na serio, dlatego że jeżeli spożyjemy pokarm i popijemy go wodą, oczywiście, że część tego tej wody może zostać związana przez ten pokarm. Tak? Na przykład zjemy chleb, kanapkę i popijemy wodą, to ten chleb nasiąknie. Tak. Ale pewna część płynu, która jest luzem, ona schodzi z tego żołądka bardzo szybko do niższych odcinków przewodu pokarmowego i problem się kończy. Natomiast rzeczywiście popijanie posiłków może czasami utrudniać trawienie, ale nie wynika to z tego, że się rozcieńcza soki żołądkowe, tylko że się mniej starannie przeżuwa i gryzie, rozdrabnia pokarm w jamie ustnej w momencie, kiedy się popija. Zauważmy, że jeżeli mamy spożyć jakiś produkt, niech będzie klasyczny obiad, to niech będzie makaron, ryż, kasza, ziemniaki. O, ziemniaki, dobry przykład. Ryba, mięso, surówka jakaś czy sałatka i nie popijamy, to dłużej będziemy przeżuwać ten pokarm i go bardziej rozdrobnimy, zanim połkniemy. Natomiast jeżeli się ugryzie burgera chociażby i popije wodą, to można w ogóle nie gryźć na dobrą sprawę. Można od razu pognąć na upartego, zwłaszcza w przypadku mężczyzn, którzy jedzą szybciej. I jeżeli połykamy duże elementy pożywienia, to po pierwsze najbardziej cierpią składniki białkowe, a nie liczy się to, ile białka dostarczymy, tylko ile wykorzystamy. No, bo te składniki jakby w największym stopniu cierpią na obniżeniu dostępności enzymów trawiennych do każdego elementu tego pożywienia i mogą pojawić się zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zwłaszcza gazy i wzdęcia. I były takie dosyć ciekawe badania przeprowadzone, co prawda na osobach w wieku podeszłym, ale miały te osoby braki w uzębieniu i te braki zostały dentystycznie, można powiedzieć ortodontycznie, czyli nie wiem jak, uzupełnione protezą. I okazywało się, że zmniejszało się nasilenie dolegliwości żołądkowo-jelitowych poprzez interwencję dentystyczną. I zwiększało się odżywienie, zmniejszały się objawy sarkopenii. Czyli w gruncie rzeczy, a dieta się nie zmieniała wyjściowo. To pokazuje, że my często jak mamy problemy trawienne, sięgamy po enzymy, różnego rodzaju dodatki, a czasami warto byłoby usiąść i zjeść nie w biegu na spokojnie i starannie przeżuwać każdy kęs. Nie mówię, że 30, bo tak kiedyś gdzieś... Tak. Sorry, to jest sztuka dla sztuki, no to jest gumę do rzucia się tak czuje, ale nie jedzenie. Ale po prostu poświęcić temu chwilę uwagi, żeby to weszło w nawyk. I niechlujne jedzenie jest trochę jak niechlujne trenowanie. Ja to mówię jako dietetyk, trenerzy się mogą ze mną nie zgadzać, ale takie na odczepne zrobienie to powoduje, że nie robimy dobrego użytku. I to jest ciekawe, że ze składników elementarnych, takich jak cukry proste, my zrobimy użytek, tak? Nie gryząc, nie popijając, ale ze składników, na których czasami nam najbardziej zależy, ten użytek będzie zdecydowanie mniejszy i jeszcze się pojawią jakieś skutki uboczne. I to jest problem z popijaniem posiłków. Co do zasady, posiłki można popijać, gdyby to było zakazane, to zupy by zjeść nie można było, bo to jest posiłek z gruntu popity, można powiedzieć, w ramach receptury, którą sobą reprezentuje. Ale rosół, broń Boże, tak? Ale w praktyce okazuje się, że są pewne argumenty, inne niż się obiegowo używa, na rzecz tego, żeby nie popijać posiłków zbyt obficie, a jeżeli się popija, to żeby zwrócić uwagę na to, porównać sobie, nawet samodzielnie, zjeść kilka kęsów bez, kilka kęsów z popiciem, sprawdzić, jaka jest różnica i postarać się ją intencjonalnie wyrównać. Pewien zawodnik, który na najbardziej prestiżowych zawodach, czyli Mister Olympia, był w top, często był tam w czubie, top, zawsze było te top 6. W 98 roku, wiadomo, no to wiedza jaka była no w tym 98 roku, ale on właśnie jak przedstawiał swoją dietę, to mówił, tu mam to i do każdego posiłku wypijam dzbanek, ten dzbanek miał 0,7 albo litr wody do posiłku w celu takim, żebym po prostu wolniej mi się to wszystko trawiło i w ten sposób jestem mniej głodny. Tak sobie to tłumaczył.
Aha, w ten sposób, ale rzeczywiście, bo tak jak wspomniałem, część wody może zostać związana przez pokarm, no i faktycznie ten to może być trochę dłużej w żołądku i też dłużej naciskać na ścianki żołądka, albo bardziej naciskać na ściany żołądka, co jest sygnałem sytości. Zawodnicy, którzy startowali wiele razy, mogą mieć przynajmniej potencjalnie, bo to nie było jakby specjalnie skrupulatnie badane szeroko, niski poziom leptyny, bo to jest hormon, który spada na ujemnym bilansie energetycznym, Tak. przy niskim poziomie zatłuszczenia ciała. Nazywana bywa leptyna hormonem sytości. I faktycznie osoby, które mają niski poziom leptyny, nawet jeżeli mechanicznie czują wypełniony przewód pokarmowy jedzeniem, to na poziomie głowy tej sytości nie ma. I chyba każdy, kto się odpowiednio, no ja to znam jakby z opowieści, ale też jakby od strony neurohormonalnej jestem w stanie sobie to, nazwijmy to, wyobrazić. Kto przygotowywał się odpowiednio intensywnie i agresywnie, wie, że można zejść ze sceny i można zjeść dużo i można być na granicy wymiotów, a dalej można nie czuć na poziomie głowy Dokładnie. tego nasycenia. I leptyna podnosi się bardzo powoli. Było takie case study z udziałem Christophera Fassa, który nomen omen wziął wtedy udział w zawodach kulturystycznych, naukowiec. Przygotował się do zawodów kulturystycznych i był case study, czyli badanie na jednym zawodniku, ale bardzo skrupulatne. Przebadano go, tylko mu tomografu nie zrobiono, ale naprawdę go przebadano bardzo, bardzo skrupulatnie. Okazało się, że pomimo tego, już po pół roku on odrobił. Ważył i mierzył, no że mierzył. No, takie same miał parametry związane ze składem ciała po pół roku od startu w zawodach. Jak pół roku przed startem w zawodach, ale leptyna była nieporównywalnie niżej. Wszystkie hormony wróciły do normy, bo on się przygotowywał w sposób naturalny. Tak przynajmniej deklarował, tak pokazywały badania. Ale w każdym, to jest ciekawe, że poziom testosteronu już 3 miesiące przed zawodami był na glebie, nie? Był już na poziomie hipogonadyzmu. Natomiast leptyna nie chciała się podnieść, więc osoby, które brały udział w zawodach, albo inaczej, które dostatecznie intensywnie obniżały poziom zatłuszczenia ciała, mogą mieć niski poziom leptyny, przez to mogą nie odczuwać wystarczającej sytości po posiłku. Jest ona nieadekwatna do dawki spożytych kalorii, czy też pokarmów, no i w efekcie podejmowania takich działań, jak chociażby tutaj wspomniany przez ciebie zawodnik, może mieć jakiś sens. No ja się całkowicie pod tym podpisuję. No, kto startował, to wie. Wielokrotnie kto startował, zrobił jakąś tam formę, znaczy no jakąś, zrobił formę, no to wie, że kończy się start. Jeszcze może tak w dniu zawodów, jeszcze tak człowiek nie jest jakoś głodny, bo wiadomo, emocje tu, tamto, Adrenalina. troszkę ten żołądek jest związany, ale na drugi, trzeci dzień, no to idziecie, litr lodów, pizza. Dobra, czy te naleśniki są tam jeszcze otwarte? I z powrotem, nie? No i tak to cały No, czas to wygląda. ja też czasami mówiłem, bo ja teraz tak trochę odszedłem z racji tego, że mocno się zająłem problematyką zdrową, ale przez jakiś czas widziałem taki dosyć duży boom na fitness bikini, że dziewczyny, które w gruncie rzeczy wyjściowo nie powiedziałbym, że się specjalnie zajmowały sportem, planowały, że wystartują. Czasami do mnie trafiały takie pretendentki, bym nazwał, że one już na sali ogłoszone, że będą startować. Czasu tam stosunkowo niewiele, najczęściej nie podejmowałem się po prostu przygotowań, ale też mówiłem, wiesz, że zawodniczką będziesz musiała być wtedy, jak zejdziesz ze sceny również. To nie jest tak, że sobie znalazłaś sposób na to, żeby zrealizować jakąś ambicję, tylko sportowcem się jest, a nie bywa, tak na dobrą Dokładnie. sprawę. I to nie jest tak, że można sobie nim być epizodycznie, bo pewne konsekwencje neurohormonalne, one będą, nie chcę powiedzieć, że się za tobą ciągnąć, bo to jest transakcja wiązana w gruncie rzeczy. Organizm się wystawia na pewną próbę, w zamian się dostaje pewnego rodzaju realizację takich wewnętrznych potrzeb. Ja trenowałem przez jakiś czas zapasy, też wiem, jak to wygląda w przygotowaniu sportowego. Ale w gruncie rzeczy konsekwencje mogą być bolesne, jeżeli człowiekowi zmieni się punkt ciężkości. Tak? Znaczy dla niego to już nie będzie najważniejsze to przygotowanie, tak? Tylko będzie szereg innych ważniejszych rzeczy, a trening przy okazji, dieta przy okazji, jakoś to będzie. Wiemy, co się później dzieje z osobami, które tak epizodycznie do tego podeszły. Bardzo często później trzeba redukować dużo więcej No, niż spodziewać, tak? I no i to poprawić też, relacje z jednym. tak, no, nawet też, nie wiem, no kobiety to szczerze nie śledzę jakoś tam, szczególnie zawodniczek, ale tutaj kulturystów jak najbardziej i tak jak mówisz, no rok ma 12 miesięcy, a niektórzy 5 miesięcy leżą, tak, robią co robią i nagle, o kurde, termin, dobra, to trzeba się wziąć za, teraz będę kulturystą przez kolejne tam 7 miesięcy, nie? No i tak to wygląda, no. No, I znaczy ja później. tego broń Boże, nie będę tego oceniał, to ty masz większą możliwość, żeby to ewentualnie skrytykować jako takie jako podejście sportowe. Natomiast trzeba, w momencie, kiedy pojawiają się konsekwencje, do których ktoś trafia do mnie, no to nie mogę się do tego nie odnieść, tak? Znaczy muszę wskazać na przyczynę i zastanowić, czy wspólnie możemy
temu zapobiec, albo nie wspólnie, bo czasami się nie podejmuje pracy. I jeszcze tutaj nawinę temat, dosłownie tak jak powiedziałeś, że po zejściu ze sceny cały proces nawadniania, diuretyki i tak dalej, bo tu się nie ma co oszukiwać, diuretyki, nawadnianie, kończą się zawody i tak, zero jakiegoś tam powiedzmy uzupełniania dalej, jeżeli, ja jestem przynajmniej tego zdania, że jeżeli się nawadniamy, idą bardzo duże ilości płynów, 10 litrów, nawet niektórzy 12, bo to też zależy kto jak pije, waga i tak dalej, to też trzeba stopniowo do tego schodzić, a nie, że pijemy po 12 litrów, nagle 2, 3, 4, 2 i takie, jest to wszystko rozchwiane, już pomijając kwestie diuretyków, które są odstawiane od razu, od strzała do niedzieli. Znaczy ja mam jakby takie swoje prywatne zdanie, nie jestem jakby ekspertem od farmakologii, więc nie będę się wypowiadał, chociaż są zawodnicy, z którymi wprowadzałem, jeżeli mnie zapytali o zdanie w tej materii, to ja diuretyki proponowałem odstawić wcześniej. Było kilka utytułowanych zawodników, z którymi miałem przyjemność, powiedziałem nawet zaszczyt pracować i pytałem się, ile razy mieli taką sytuację, że mieli formę po zawodach. I dwa razy usłyszałem od dwóch zawodników, zawsze, a to był naprawdę długi staż. Wspomniałem o tym, że można spróbować na takich, ja chciałem akurat na niestrategicznych, nieprestiżowych super zawodach, ale jednak jeden z zawodników zdecydował się na dosyć prestiżowych, odstawić te dziury o w zasadzie 24 godziny wcześniej niż sam planował. Powiedziałem, że tak, że czasami trzeba gasić pożar, spożywać sól z ręki bardzo dużej ilości po to, żeby przełamać to działanie tych diuretyków. I udaje się najczęściej, jak się odpowiednio agresywnie do tego podejdzie, ale trzeba podejść naprawdę z dużą dozą, bym powiedział, agresji, tak? W tej materii. No tak. A że i tak się okazuje, że gdyby to był zawodnik, który startuje pierwszy raz i bym powiedział, czy drugi raz i bym powiedział, że następnego nie mam lepszą formę, to bym powiedział, że może tak, może nie. Może mu więcej żyłek wyszło i wydaje mi się, że forma jest lepsza. Lepsze światło. Dokładnie tak. Natomiast jeżeli mówi to utytułowany zawodnik, to testowaliśmy i rzeczywiście okazało się, że mój pomysł, ja nie twierdzę, że mam patent na to lepszy niż inni, bo pewnie nie mam, ale generalnie miałem taką koncepcję, hipotezę, że dziury są odstawione trochę za późno i że można byłoby spróbować trochę wcześniej, że może niszczy za sobą pewne korzyści, ale wiadomo, że wtedy nerwy jak postronki, tak, w tym momencie. No, ale teraz dużo właśnie osób już doszło do tego, że te diuretyki bardziej, czasami szkodzą niż mają pomóc, bo mamy tydzień do zawodów, wyglądasz super, zaczynasz cały proces nawadniania, sód, diuretyki i się wszystko po prostu psuje, tak? I ja już doszedłem do tego sam po sobie, że jeżeli tydzień wyglądam dobrze przed zawodami, to ja nic nie zmieniam. Po co mam coś zmieniać, nie? Wychodzę jak nie, jak mam wychodzić, a nie tam jeszcze dodawać właśnie jakieś mocne diuretyki, które wypłaszczają, ta sylwetka się robi taka, siaka, także no. Ale to już tam każdy ma jakiś swój schemat szykowania się. No. To prawda, ale w każdym razie warto pamiętać, że rzeczywiście lepsze jest wrogiem dobrego. Ja też wychodzę z takiego założenia, mówię, proszę, już tutaj są osoby, które tego słuchają i chciałyby coś zapisać, to proszę tego nie traktować jako informacje wysoce wiążące, ale że jak już są dziury, to już tego klasycznego protokołu w takiej konserwatywnej formie, ja bym nie łączył tego jednego z drugim aż tak dosłownie, tak? Bo czasami diuretyki dają możliwość przygotowywania się bez takich agresywnych rozwiązań, jeżeli chodzi o ładowanie solą, odstawianie soli. Wiadomo, że to spożycie płynu warto byłoby zwiększyć i trochę przyciąć później, natomiast żeby nakładać na siebie dwa protokoły, ten klasyczny, taki można powiedzieć wiekowy, w którym rzeczywiście to, co zostało policzone, jeżeli chodzi kiedy ograniczać wodę, kiedy sól, ile godzin, to rzeczywiście ma uzasadnienie w fizjologii, po części było weryfikowane, nawet tak dosyć pośrednio, ale było, ale jak się nałoży jedno na drugie, to się później okazuje, że to, czego brakuje na końcówce, jest pełność, nie? I to już trudno z tym zrobić. Nie wiem, czy szykowałeś kogoś z wrzodziejącym zapaleniem jelita do zawodów grubego? Szykowałeś kiedyś kogoś? Tak. Ja ci powiem na swoim przykładzie, że ja zauważyłem, że nie mogę... Ja pamiętam, czy wrzodziejącym zapaleniem jelita, przepraszam, czy z leśniackiego krona, ale wydaje mi się, że wrzodziejącego jelita. Ja zauważyłem po sobie, że... Bo schemat w zasadzie przygotowania taki sam, jak zawsze był, odkąd się dowiedziałem, że to mam. Zauważyłem, że nie mogę się nawadniać takimi ilościami wody jak wcześniej. Wcześniej piłem po 9-10 litrów, a teraz ja dosłownie, jak się nawadniałem pod wieczór, ta forma była normalnie, brzuch ok. Teraz startowałem 4 razy i przed każdym startem po prostu brzuch miałem na wieczór jak w ciąży. Ja czułem, że tej wody nie wydałam.
że po prostu ona tak jakby zostawała i kolejne starty już zrobiłem na 6 litrach. Mówię, pijesz 5-6 i było ok. Także dla mnie ja osobiście uważam, że w ogóle te liczby litrów wody, one w większości wypadków są trochę przesadzone. Za daleko posunięte. Tak, dokładnie. Znaczy ważny jest też ten punkt wyjścia. Jeżeli ktoś bardzo dużo wody pije na co dzień, czasami no musi istotnie zwiększyć, to znaczy też musi istotnie zwiększyć, żeby organizm poczuł różnicę jakąś w tym stanie nawodnienia. Nie mówię, żeby się nie dowadniać przez całe życie, ale ten punkt wyjścia jest dosyć ważny. Ja często polecałem zwiększenie podaży płynów około 50% ponad to, co się piło na co dzień, więc to nie są jakby ilości zatrważające nie razy dwa, nie razy 200, nie 250%, tylko o 50% więcej. No i udawało się, nie mam nie wiadomo jak dużego stażu i dorobku w tej materii, ale raczej moje pomysły się sprawdzały, jeszcze nikt tego nie reklamował. Takie ostatnie takie pytanie, czy powinniśmy uwzględniać białko roślinne z produktów do bilansu? Tak, naszego? Powinniśmy. Ja mam świadomość, że w ogóle obszar taki fitnessowo-kulturystyczny raczej nie jest wege, bym powiedział, no nie. Tak z natury. Natomiast trzeba pamiętać, że białko roślinne, ono bywa nazywane niepełnowartościowym, ale nie jest to tak naprawdę, to jakoś się wdarło do tej fachowej nomenklatury, można powiedzieć, tylnymi drzwiami. Ale to nie jest tak, że ono jest bezwartościowe, to jest najważniejsza rzecz. Ma najczęściej trochę niższą strawność, jeżeli mówimy o produktach typu nieodżywka. Bo jak mamy odżywkę wegańską, no to ona ma strawność taką jak białko serwatkowe w zasadzie najczęściej i ma trochę gorszy aminogram. Ale to nie są różnice duże, że gdybym dokonał takiego zestawienia, mamy białko serwatkowe i powiedzmy, że 25 gramów czy tam 40 gramów tego białka, już tak zdając z tych trochę lepszych badań, jest w stanie nasilić syntezę białek miofibrylarnych w ramach jednostki czasu, jednego podania. Tak bardzo, jak jest to możliwe, jeśli doda jeszcze 20, to by akurat osoba nie, no nie na wspomaganiu jakimś, ale to już nic więcej to nie dawało. To prawdopodobnie podobny efekt się uzyska, jak się da, niech będzie 52 gramy białka z grochu, tak? I ten efekt będzie bardzo podobny. Jeżeli ktoś nie wlicza białka roślinnego, to powinien pamiętać o jednej rzeczy. Rekomendacje typu w sporcie 2 gramy na kilogram masy ciała, no 1,8 do 2,2, 2,3, one biorą pod uwagę, że mniej więcej 50% z tego to jest białko roślinne. Więc jak ktoś liczy tylko zwierzęce, a ma dietę z przewagą węglowodanów i ma produkty takie jak makaron, kasza, ryż, to mógłby sobie liczyć tego zwierzęcego 1,5 grama na dobrą sprawę i tak by mu się zgadzało w związku z tym, bo drugie tyle wychodzi mu z tych produktów pochodzenia roślinnego. Kiedyś prowadziłem zajęcia dla studentów i było dwóch dobrze zbudowanych dżentelmenów, którzy wdali się ze mną w polemikę na temat białka roślinnego. Ja nie jestem jakimś złośliwym wykładowcą, ale zaproponowałem liczenie wskaźnika aminokwasu ograniczającego. To ma znaczenie naprawdę przy dietach nerkowych albo w krajach trzeciego świata. Tak co dzień z tego nie robi, ale jest jeden, najczęściej jest jeden aminokwas, którego jest najmniej względem w porównaniu do innych, względem wzorca jakiegoś białka, na przykład białka ustrojowego albo białka wzorcowego, podanego przez jakąś instytucję opiniotwórczą w tej materii. I kazałem obliczyć ten wskaźnik aminokwasu ograniczającego, czyli parametr związany z wartością biologiczną, wartością odżywczą białka dla samego twarogu i dla twarogu akurat dałem takie połączenie z płatkami owsianymi, gdzie było 100 gramów twarogu, 100 gramów płatków. I finalnie lepszy aminogram, bliższy naszemu ciału, bym powiedział, wyszedł wtedy, kiedy połączono białko roślinne z białkiem zwierzęcym. Było białko komplementarne, tak się na to mówi. Że czasami te białka roślinne dają jeszcze dodatkowy bonus w tej materii. Więc gdybyśmy nie liczyli białek roślinnych i dostali nam do prowadzenia wege, pewnie, że można nie poprowadzić, ale to byśmy zwariowali, tak? W tym momencie, no bo co można było w tej sytuacji zrobić? Liczy się to wszystko. Oczywiście, jak ktoś ma swoje już punkty wyjścia, zapiski z wielu lat, gdzie miał określoną podaż białka i nie liczył czegoś, coś liczył, to ma swój plan i on może sobie według tego działać. Nikt nie przyjdzie i mu pały w dzienniku nie postawić tego powodu, żeby. Odnosi się do tego. Ale jeżeli, dokładnie tak, to jest punkt wyjścia. Natomiast jeżeli chodzi o takie podejście zgodne ze sztuką, to nie mogę go nie reprezentować, tak? Zwracam uwagę na życiowe podejście. I tak jak ja nie policzę czasem kalorii z pomidora czy czegokolwiek innego, ale trafiła mi się kobieta, która jadła 4 kg warzyw. I chodziło o to, że ona z tych warzyw, ona miała 600 kilokalorii w ciągu dnia. Tak. I nie można powiedzieć, że są ujemne kalorie, tak? Albo że to są kalorie, które się nie liczą. Czasami można rzeczy pominąć, jeżeli finalnie nie wpływają w sposób znaczący na bilans. Ale ktoś ma dietę niskowęglowodanową, gdzie nie ma produktów praktycznie i nie spożywa, nie wiem, orzechów, nasion, tego typu rzeczy, jest na takim polskim keto jakimś, no to wiadomo, że no nie będzie liczył białek roślinnych z pomidora, czy z jarmużu, czy czegoś takiego, no bo to jest skórka niewarta wyprawki w tym momencie. Ale jeżeli mamy dietę z dużym udziałem produktów z
zawierających białka roślinne, to warto to zliczyć, sumować razem. Gdyby to była dieta stricte wegańska, to można tą podaż białka podnieść trochę ponad zakresy referencyjne, bo jest ono trochę gorzej strawne i trochę gorsze jakościowo, ale liczyć warto. Tak. Mhm. No, ja tutaj doskonale znam temat z tymi warzywami, bo sam tak kiedyś robiłem, tutaj nie będę hipokrytą, że takie ilości warzyw przejadałem, a nie wliczałem tego. Teraz to wliczam. Ogólnie, znaczy teraz ogólnie przy tych problemach to mało warzyw spożywam. Mhm. Max, nie wiem, 800 kg dziennie w zupełności mi wystarcza. To jest tak mało tak naprawdę. No. I to zależy jakich warzyw, ale ja swoim podopiecznym zawsze piszę w takim wskazówkach, że do 200-250 gramów na posiłek nie musisz liczyć, tak? Ale jeżeli więcej dasz już, bo są tacy, co 750 mieszanki chińskiej, pasata pomidorowa i je, i tego nie wlicza, bo to jest taki dodatek, tego się nie liczy, no to sorry, ale to już właśnie musisz wliczać. Ja wchodzę właśnie z takiego założenia. No. Tak jak wspomniałem, bardzo ważny jest ten punkt wyjścia. Jeżeli ty wyliczyłeś podaż energii, już w pamięci biorąc pod uwagę to, że jest tam, nie wiem, 500 gramów warzyw na dobę, czy ilość tych warzyw na dobę, to nie jest wielki problem. Równie dobrze można by tak podejść, na przykład jak ktoś wypija, nie wiem, 30 gramów węglowodanów w trakcie treningu i też on miał zawsze tak wcześniej, to korektę się robi do reszty diety, ten izotonik jest całe życie, cały okres motocyklu treningowego, czy tam odżywka białkowa po treningu i teoretycznie, żeby nie czynić sobie dodatkowych jakby elementów kalkulacji, można tego nie wliczać. Z drugiej strony, jak ja na przykład układam dietę w programie, gdzie zliczam witaminy, składniki mineralne, tego typu rzeczy i daj jakąś wartość, no muszę wpisać jakąś ilość tych warzyw, tak? Dając 100 gramów pomidora, 100 gramów ogórka. No i mi wychodzi, ja bym tego nie wpisał w ogóle, to bym miał te 30 kilokalorii mniej, czy 50 kilokalorii mniej, to by nic się nie stało, ale potasu by mi wyszło 2 gramy mniej na przykład przez to. I by było, że dieta jest niepełnowartościowa, ale ja chcę, żeby ta dieta była się zgadzała. No pracuję w taki, a inny sposób, nie mówię, że to jest jedyny możliwy, czy jedyny słuszny, czy najlepszy. Ale w tym momencie, gdybym miał nie wliczać kalorii z warzyw, to musiałbym zrobić dodatkowe okienko na nie, tak? I później sobie każdy dzień na dwóch oknach układać. Czasami niektórym osobom to się może wydawać małostkowe, zliczanie kalorii z pomidora i się mogą z tego zaśmiać, ale w gruncie rzeczy mamy lepszą kontrolę nad tym, co się dzieje. A że ktoś sobie ukroi 120 albo 180 gramów tego pomidora, to z tego to po prostu nie należy rozliczać. Nie? Jakiś pułap, do którego takie de minimis warto osiągnąć, żeby tych warzyw było nie mniej niż tam 300-500 gramów w ciągu dnia. Jak będzie więcej, tak jak wspomniałeś, na przykład niż kilogram, no to trzeba coś ekstra doliczyć do tej diety, bo się nie będzie zgadzać. No ja bym się z tego tutaj nawet nie śmiał, tak, bo najlepsi zawodnicy w końcówce te warzywa naprawdę skrupulatnie odmierzają. 125 gram szparagów, kolejny posiłek tak samo, tylko warzywa zielone. Także coś w tym jest, jeżeli są na najwyższym poziomie i to uwzględniają. Dokładnie. Nic, rozmowy mamy chyba ponad 2 godziny, także na pewno ten materiał będzie podzielony na części. Ja jeszcze takie jedno do ciebie pytanie. Gdzie cię możemy zobaczyć? Czy będą jakieś szkolenia? Coś szykujesz? Mamy 2022 rok. Miłe, że pytasz. Wiesz co? Ja bardzo zapraszam i na szkolenia online. Ja sobie bardzo cenię te szkolenia stacjonarne. Teraz jestem w trakcie, znaczy, można powiedzieć, w ciągu prowadzenia szkoleń z efektywnej redukcji, która jest o tyle ciekawym szkoleniem, że przedstawiam problemy związane z takim podejściem mentalnym. Ja tu się nie bawię w jakąś wielką psychologię, zwracam uwagę na pewne takie zawiłości ludzkiej natury, które bardzo łatwo jest uchwycić. Na przykład podam taki przykład dla osób teraz, które nie na przykład same się odchudzają, tylko prowadzą kogoś. Zazwyczaj większość pacjentów moich zaczyna narzekać, że chudnie coraz wolniej. Ja im tłumaczę, ja mam w gabinecie tablicę, jak mam spotkania stacjonarne, że to, że chudną, że coraz mniej tracą, to nie znaczy, że chudną wolniej. I daję taki przykład. Jak masz 30 kg tkanki tłuszczowej na sobie i chudniesz w tempie 10% miesięcznie, to tracisz 3 kg na miesiąc. A jak masz już, zostało ci 15 kg tkanki tłuszczowej, to dalej chudniesz w tempie 10% miesięcznie, ale to tracisz 1,5 kg na miesiąc. I zwracając uwagę na taką kwestię matematyczną, kwestię wyznaczania sobie celów, jak ktoś pyta się mnie, ile może schudnąć, to nie powiem, to kwestia indywidualna. Ustawiania współpracy. Powiem ci, że zacząłem zbierać bardzo dobry feedback na szkoleniach, bo na różnych szkoleniach mówiłem takie skrawki. Teraz mam szkolenie, na którym uczę, jak pracować z samym sobą, bądź też jak pracować z podopiecznym pacjentem w ramach redukcji tkanki tłuszczowej na wszystkich możliwych płaszczyznach, w tym wyszukiwanie wskazuje, z czego jakby może wywodzić się problem nadwagi, otyłości lub nadmiaru tkanki tłuszczowej,
i żeby umieć to uchwycić u danej osoby, która jest czynnikiem sprawczym, nie wychodzi rutynowo, bo to, że trzeba ujemny bilans, większa aktywność, to wszyscy wiedzą. Natomiast w praktyce okazuje się, że nie zawsze się to sprawdza i nie jest to tylko wina sztucznej woli, słabej woli. Chciałbym dopowiedzieć co do tego szkolenia, że można się zapisywać. W styczniu są 4 edycje: Poznań, Warszawa, Kraków, Katowice. Z kodem redukcja 50 na mojej stronie jest 50 zł rabatu na to szkolenie. Dodatkowo dla Centrum Szkoleń Sportowych prowadzę sporo szkoleń online. Można sobie wybrać od takich agresywnych metod redukcji tkanki tłuszczowej, a to już nie jest takie budowanie zdrowych nawyków, co wprowadzanie specjalnego protokołu, do takich niskich poziomów zatłuszczenia przez chociażby chorobę refluksową przełyku, zaburzenia miesiączkowania, chciałem powiedzieć u kobiet, wiadomo, że u kobiet, z podstawy dietetyki. Warto zapoznać się z ofertą na CSS-ie również. Czyli na stronę Tadeusza tutaj odsyłam, oczywiście będzie odnośnik tutaj. I też będzie w opisie filmu. O co jeszcze miałem pytać? Ty prowadzisz grupę na Facebooku, tak? Tak, 2. Highcard, którą zaniedbałem w tym roku ostatnim, do której będę teraz wracał w drugiej połowie lutego, żeby ją tam odświeżyć, i grupę Fakty i Mity, gdzie często Fakty i Mity, tak. pojawiają się jakieś tak, fajne wpisy. Można zawsze coś tam od siebie wyciągnąć. Ja jeszcze mam pytanie, ty nie masz kanału na YouTube? Nie masz? Nie mam, znaczy nie prowadzę, coś kiedyś tam zamieściłem, ale nie prowadzę, jest nieaktywny, natomiast prawdopodobnie też będę wracał. Teraz, jak można powiedzieć, uporałem się z jednym dużym projektem, który zakończyłem, można powiedzieć, w grudniu, w drugiej połowie grudnia, to będę mieć więcej czasu też na pracę, udzielanie się w social media i na różnych kanałach, i mam zamiar trochę się temu poświęcić. No właśnie, fajnie by było, jakbyś coś takiego założył na YouTube, takie właśnie nawet w 5 minut to raczej mało wytłumaczysz, ale 10-15 jakieś minutowe, takie krótkie wrzuty na konkretny temat, jak najbardziej tutaj ludzie na pewno będą zainteresowani, ja na pewno. No i co? Jeszcze raz tutaj oczywiście dziękuję Ci, Tadeusz, za poświęcenie czasu, że mi się udało do Ciebie dobić tutaj i ustaliliśmy ten termin, ja dziękuję za nagranie. Przepraszam za drobną obsługę przed kongresie przedsylwestrowym. No, ale udało się to nadrobić. Bardzo miło spędziłem czas. Dziękuję za ciekawe, motywujące do refleksji pytania. Z tym cynamonem będę musiał jeszcze sprawdzić te wartości, bo z głowy nie byłem w stanie powiedzieć. No i życzę wszystkiego dobrego Tobie i wszystkim uczestnikom naszego dzisiejszego spotkania w tym nowym roku. Oby był lepszy niż poprzedni, poprzeczka nie została wysoko zawieszona, więc może będzie łatwo. No ja też również dziękuję tutaj. Oby był, żeby był lepszy niż poprzedni. Naprawdę tutaj, jeżeli macie jakieś pytania, jakieś tematy, to komentujcie, bo tutaj jest darmowy, podkreślam, darmowy webinar, ponad 2-godzinny, gdzie no, po prostu musicie tutaj, powiem wprost, zapłacić za takie informacje, także docencie to. Zapraszam również, jak widzicie, Tadeusz jest osobą kompetentną. Ja czasami tylko kiwałem głową, bo już nie wiedziałem, o czym mówi, jak wszedł na ten swój język. A to przepraszam, nie chciałem się zapędzić za bardzo. Mnie czasami trzeba stopować, żebym nie uciekł z jakiejś tam meandry, ale pracuję nad tym. Ale tutaj, tak jak powiedziałeś w czasie materiału, że niektórzy czuwają, bo też są tu takie osoby, które no, tylko czyhają, żeby łapnąć za jakieś słówkę, że tu się pomylił. Także... A bardzo dobrze, to proszę mnie rozliczać z tego. Jeżeli to będzie trafne, zgodzę się, podziękuję również za zwrócenie uwagi. I także w opisie filmu jeszcze raz podkreślam odnośnik do Tadeusza strony, do wszystkich tam grup, Instagrama, Facebooka. Zapraszamy na szkolenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Z mojej strony to tyle. Jeszcze raz Ci dziękuję i cześć. Dzięki, cześć.